Witajcie, kochane dzieciaczki. Dzisiaj poruszymy temat palmmutingu, czyli tłumienia nadgarstkiem prawej ręce. Dla początkujących gitarzystów jest to trochę skomplikowane, ponieważ trzeba znaleźć właśnie balans pomiędzy dźwiękiem zupełnie takim, można powiedzieć, przytłumionym, a dźwiękiem zupełnie pustym, puszczonym. Tutaj w zależności od gitary naturalnie kładziemy rękę oczywiście na przesterze, chociaż na klinie też czasem się używa tego sposobu. Kładziemy rękę mniej więcej tu, gdzie się kończą nam struny. Mniej więcej, bo to też zależy. Dotykamy lekko nadgarstkiem, lekko tutaj trzymamy sobie, tym ciałkiem sobie dotykamy i próbujemy znaleźć odpowiednie brzmienie. Jeśli za mocno naciśniemy, to nie dość, że się wysilamy, zaczynamy tutaj napinać mięśnie, to jeszcze to brzmienie jest takie... za lekko, no to wtedy są zupełnie te struny takie prawie puszczone. Chodzi o to, żeby na tyle to docisnąć, żeby dźwięk powstawał mniej więcej taki. Mamy. Znowu dokładam. Słyszycie, jest takie brzmienie, takie można powiedzieć, takie stanowcze. Oczywiście, jeśli zaczniemy kombinować, na przykład przesuwać troszkę w lewą stronę, ten dźwięk już się zacznie robić mniej taki, mniej twardy. Też może na filmiku będzie inaczej słychać, ale w rzeczywistości ten dźwięk jest taki jakby jak pudełko, brzmienie pudełka. Brzmi troszkę jak piłową. Najlepiej mniej więcej tuż przed mostkiem trzymać rękę. Wiadomo, na przykład we Floydach musimy uważać, żeby nie za mocno naciskać, no tak jak mówiłem, bo po prostu ten dźwięk zaczniemy zmieniać, bo zaczniemy naciskać na ten mostek. Więc jeśli sobie znajdziemy odpowiedni balans, to w każdym rodzaju mostka, głównie chodzi mi o tego Floyda, damy sobie radę i będzie nam fajnie brzmiało. Jeszcze raz sobie zobaczcie na przykład, jak to by brzmiało w tym. Teraz było tłumione, nie tłumione. Teraz tłumię. Oczywiście na cieńszych strunach ten efekt jest troszeczkę inny. Z tłumieniem brzmi tak. Więc tutaj troszeczkę w zależności od może naszych pomysłów, to możemy tłumić najcieńsze struny. Na
jak to właśnie tłumienie, ten palm muting typowy jest, głównie dotyczy takich nut właśnie pedałowych, czyli tych takich, które napędzają nam utwór. Słyszeliście za każdym razem po uderzeniu tego, czy podczas uderzenia, było to słychać takie przytłumiony dźwięk. Nie podnosiłem za żadnym razem podczas tego grania. Nie podnosiłem nadgarstka i dźwięk jest taki specyficzny. Gdybym teraz z kolei miał to nietłumione, to by brzmiało tak. Każdy dźwięk by teraz tutaj przeszkadzał. Głównie ten dźwięk najgrubszej struny. No, on musi być po prostu, po uderzeniu musi być wytłumiona. Na przykład w tym wypadku robiłem tak, że tłumiłem najgrubszą, ale te z tego riffu 7-9, z tej kwinty, puszczałem na przykład. Że widzicie, puszczam w momencie uderzenia tego. Bo chcę, żeby wybrzmiewało. Akurat tak jest w tym pomyśle, że ma wybrzmiewać. Zobaczymy się na następnych lekcjach.